Nauczyłam się dzisiaj, że niezwykły wahacz może dać mojemu wolnowarowi nowe życie! Witajcie, mam się pysznie! Radość! Wiedziałam, że jesteś wyjątkowy, ale teraz mogę ci to wreszcie wyznać! Wyjątkowy to mało powiedziane. Tak się składa, że jestem najwyższym cesarzem całej rasy wolnowarów. Ojej, a to dopiero przecudownie! No ba! Mój wielki pałac stoi sobie na Marsie i strzeże go tam wielka stopa! A gdzie tam? Co to za bzdury? Gwiazdka, ten twój garnek wymyśla! Nie, nie wymyśla, tylko waży pyszności! A ty, przyjacielu, brzydko się zachowujesz! Uważałbym na niego, kochana, bo to paskudny czarodziej, który raz przemienił mnie w tyci grzybowego ludzika. Co? Jakiego ludzika? Co? Ty jesteś potworem! Ten odcinek musi nakręcić jakiś ważny hollywoodzki reżyser. Steven Spielberg? Chcę wizjonera. Wes Anderson. Kogoś kontrowersyjnego. Spike Lee. I kogoś, kto ma super mięśnie. O, jest tylko jeden taki człowiek. Zack Snyder. Kręcił już świetnych superbohaterów. Batmana, Supermana, Wonder Woman. Oraz Aquamana z przecudownym Jasonem Momoa. A możemy w końcu pooglądać telewizję? Co dziwne, pilot nie działa. O nie! Te baterie chyba nam padły. Daj spokój, gwiazdko, to nie jest takie smutne! Nie masz pojęcia, o czym w ogóle mówisz, Robin! Dobra, dobra, ale to przecież tylko baterie! Nie, to były nasze baterie! Zasługują na godne pożegnanie! Nareszcie! Wrócił doktor Błysk! Ja nie wiem, co kolega Śmieszek znowu knuje, ale mam nadzieję, że będzie paskudnie i strasznie! Tytani, wio! Nie no, błagam, to... Ale co to ma być? Jest to może plan podboju świata, ale tak świecić w oczy? Oj, drażniące. Robin! Ale akcja! Powiedziałem buźka Robina i potworek dostał buźki Robina! Śmiesznie! Wcale nie śmiesznie! To całe hydro coś tam, to jakiś nonsens! Może i tak, ale patrz na tego potwora! Na serio jest ekstra! O, i te zielone paszcze bardziej są piękne niż nasz stary Robin! No coś ty poważnie... To jazda! Skacz, nie masz wyboru! Ale ten pociąg tak szybko pędzi!